obejrzmy to. Dobra, widzowie. Potężna reakcja, film Konopski. Kontrowersyjne wyznanie Gimpera. Co powiedział takiego Gimper? Ostatnio narzekał na włosy na rękach. Spartiatik! W dzisiejszych czasach nikt nie dziwi się, jeżeli jakaś dziewczyna lub chłopak oczywiście sprzedaje nagie zdjęcia. Ale jak ktoś powie, że ktoś ma ręce na włosach, włosy na rękach w sensie, tego chcą pałować. O co chodzi? Czyli kontrowersyjne to wtedy było, czyli Gimper już nie może być bardziej kontrowersyjny. O czym powie tym razem? Za chwilę się dowiemy. Mr. Beast został aresztowany, widocznie zamykanie ludzi w dużym czerwonym kółku może być zakazane. Zaraz przejdziemy do szczegółów. Szpaku dostał wyrok, zerkniemy na sprawę paskudnego prankstera z TikToka. Brat brata w dupę harata, na głosikach leci mata, palę z ziomem bata. Okej. Okay. Który przekroczył wszelkie granice, a na koniec dziewczyna Gimpera ogłosiła, że jest w otwartym związku i na Tomka spadła łatka kukolda. W tym tygodniu wracam do was z nowym... Aha, to jest... To nie jest wyznanie Gimpera, to chyba... O to chodzi? Bo to nie on powiedział w takim razie. Dzięki Xamil za 2 lata. Witam. Dobry Patryk, już lepszy niż Palion, dużo lepszy. Wydaniem programu na czasie, tym razem gościem będzie Budda, więc nie tracimy z jakością, jak chodzi o gości. Niedziela około 17:30, bądźcie na tym kanale. Była potrzebna mała przerwa. Ej, Budda to jest wszędzie teraz, nie? Od programów, żeby wszystko podociągać. Mamy dla was wiele niespodzianek, więc koniecznie bądź na streamie i bądź na czasie. Na start wrócimy do niesamowitego uniwersum, czyli dramy Nitra z Starym Murańskim. Już w zeszłym roku pan Jacek rzuca w stronę Sergiusza dosyć spore oskarżenia. Nikt nie dostanie walki z Nitrem. Wiesz dlaczego? Bo Nitra za chwilę nie będzie. Padało ono nawet na konferencjach Fame, ale potem jak się okazało, to ten artykuł, który on przytaczał, to jakby w ogóle nie istnieje, bo został wycofany kilka lat temu. Ale podczas jednego z ostatnich wywiadów, które udzielił na Illegal TV, podobnie skierował bardzo mocne zarzuty w jak stronę... Jak suba oplułem? Sekunda. Dzięki Masterek. Siema Sparta, jak tam Jadzionek? Jakie plany na weekend? Zerknie szato, bo chciałem ci to pokazać. ECPU to przy tym łagodni są. Zaraz zobaczę Masterek po filmiku. Plan na weekend Ghost of Tsushima. Taka gra z widzem. Znaczy dla widza. Nitra. Bo wiemy, że co jest bakta. I duo z mamonem, jak się da. Twarda pornografia, użyczanie, namawianie nieletnich poniżej 12 roku życia do pornografii, uważaj, do zoofilii. Jacula leci kuźwa na grubo. Pobiera swoje słowa tym, że wrocławskie wróbelki doniosły mu o tych informacjach z Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej. No ale kanał Antyfakty postanowił zweryfikować słowa pana Jacka. Pojechał dosłownie do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu i pani rzecznik powiedziała w wywiadzie, że Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu nie prowadzi śledztwa w tej sprawie i nigdy nie prowadzi. Nie wiem, skąd pan Jacek posiada takie informacje. Jeżeli ktoś rzuca takie informacje niepoparte faktami, to myślę, że musi się liczyć z konsekwencjami takich wypowiedzi. Więc jeżeli pan Jacek rzucił tak mocne zarzuty, które nie mają żadnego odniesienia do rzeczywistości, to w jego stronę leci już pewnie gruby pozew, co sam Nitro potwierdził na ostatnim streamie, pokazując m.in. fakturę od prawnika na 25 tysięcy złotych. Oczywiście w wyniku sprawy sądowej nie dostaniemy w ciągu tygodnia, nawet miesiąca, bo... Jak 25? W sensie co? Czemu 25k zapłaci? To Nitro zapłacił 25k prawnikowi? Nie interesuje mnie. Co tam się dzieje, ty? Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Ty nie wiesz, troll. Tutaj gość karuje mamona i tłumaczy mu normalnie oraz daje radę, ale niestety nie wiedział, tak jak ty nie wiesz, że takich rzeczy się do mamona nie mówi. Z Didi tutaj dowód. Zaraz zobaczę. Obejrzmy na razie to. Prawnika na... No jak? No 25k mu dał prawnikowi. 25 tysięcy złotych. Oczywiście w wyniku sprawy sądowej nie dostaniemy w ciągu tygodnia, nawet miesiąca, bo takie rzeczy trwają latami, szczególnie w Polsce. Więc jak pojawi się cokolwiek nowego w tej sprawie, to wszystkim cię poinformuję, więc subuj to kanał. To za 10 lat się dowiemy, tak? Przygotowałem segment polskich absurdów, zara, które Patryk ostatnio działy się w naszym kraju, bo naprawdę jest dosyć śmiesznie. Niedawno mieliśmy rosyjską rakietę, którą znaleźliśmy po tym, jak wylądowała na terenie Polski. A teraz jest coś mniej ekstremalnego, ale wciąż tak samo śmiesznego, jak nawet nie bardziej. Bo parę dni temu mieliśmy objawienie Maryi na drzewie w Parczewie. A to oglądaliśmy. Oczywiście jesteśmy w Polsce, więc już pojawili się janusze biznesu, które postanowiły zrywać liście z tego drzewa i wystawiać je na licytację za 60 zł. Ale 60 zł to i tak jest dosyć dobra cena, bo jeden z tych liści sprzedał się za 1000 zł. Tak, ktoś kupił liścia za 1000 zł. Ty, jak ja pamiętam, słyszałem historię
Tam, że w średniowieczu sprzedawali relikwie świętych i że niby jakieś gwoździe z krzyża Jezusa chodziły w cenie kilku wiosek w średniowieczu, to się dziwiłem. No myślałem, że tylko ciemny lud się na to nabiera. Ty, XXI wiek i ludzie kupują liście z drzewa, na którym niby Jezus się objawił za 1K. Ja pierdziele, co się dzieje? Co się dzieje na tym świecie? Sprawę też skomentował ksiądz Jacek Świątek, czyli rzecznik diecezji siedleckiej. Ludzie niech się modlą i bardzo dobrze, że to robią, ale na tym drzewie żadnego objawienia nie ma. Oprócz tego ostatnio Malik został zaproszony na... Ksiądz chciał udział w biznesie i mówi tak, nie ma tam nic. Nie ma. Przestańcie handlu liśćmi. Festiwal rodziny w Lubinie, a ze względu na jego seksistowskie teksty pojawił się protest mieszkańców, nawet co? Sam prezydent powiedział, że mu się to nie podoba. Co to było? Ze względu na jego seksistowskie teksty pojawił się protest mieszkańców. Lisz banana, ona się... On się błyszczeć ma? Nie stać? Czy nawet sam prezydent powiedział, że mu się to nie podoba. Natomiast organizatorzy festynu tłumaczą, że odwołanie jego koncertu nie wchodzi w grę, bo mogą tutaj się wkraść jakieś kary umowne. Oprócz Malika mamy też Popka na festynie z okazji Dnia Dziecka w Brągowie. Natomiast jego koncert na plakacie... Nie wytrzymał. Malik Montana za pieniądze z podatków śpiewa swoje teksty. Popek też. Czy w ogóle ci rządzący ludzie cokolwiek wiedzą, co się dzieje na świecie? Może oni te liście kupują z tego drzewa, ci rządzący, co potem te koncerty organizują? Kacie został ogłoszony jako skierowany do tych starszych dzieci. Organizator przekonuje, że przy wyborze artysty przyświecała mu pewnie idea się dla wszystkich zacięło, ale zaraz starszych. Się powinno wyświetlić. Ja nie byłam zbytnio idei robienia festynu z okazji Dnia Dziecka. A, rzeczywiście się nie wyświetliło. Może dzisiaj na gierkę w lidze. Wiesz co, jak będzie, będą gry w lidze, to wtedy gadajmy, ok? Dziękuję za dyszkę, Ksamil. Skierowanego do wszystkich. Dziękuję ci bardzo. Tam kuźwa. Popka Monstera, który nawija... Czasem się laguje to. Cześć, co? Kurde, co się... Kurde. Do wszystkich i zapraszanie tam kuźwa. Popka Monstera, który nawija o wciąganiu koktu i... No właśnie, senpai to robi. Na koniec bardziej... I za to chyba bane nie będzie, nie? Tam była cenzura jak coś. O. I friendly mamy Kacpa Łabońskiego, który zostanie gwiazdą Dnia Dziecka w gminie Bochnia. Został tam podpisany jako autor hitu Elowina i użyli jeszcze jego foty ze starych czasów pierwszego teamu X, jak był grzecznym chłopcem, co no tak niezbyt pokrywa się z aktualnym Kacprem. A w sumie spoko, niech sobie zarabia, z tego co słyszałem, to kasa na takich festynach jest całkiem spora. Teraz pogadamy o kolejnym desperackim TikTokeru. Pomijmy już tamte tematy, przejdźmy do... tematów typu Bruksa Lud. Prankterze z Anglii o ksywce Mizzy, który jako content obrał sobie uprzykrzanie życia innym osobom, czy to poprzez wtargnięcia w niedozwolone miejsca, utrudniając ludziom pracę, jednocześnie ich prześladując i wyśmiewając. Z tego nawet zrodził się cały trend w Anglii, że dzieciaki wbiegają do różnych fast foodów i odwalają taki syf. Współczuję tym pracownikom, którzy zarabiają zdecydowanie za mało, żeby się jeszcze użerać z takimi gówniakami. Oprócz tego Mizzy dla sławy na TikToku potrafi też na przykład ukraść psa losowej babci, udawać napaść na kogoś. K-eś powinno być za takie rzeczy. K-eś. Wiesz co to znaczy? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to dzięki. Płaci. Jestem żywym, a, to ten co się zaciął. Ksamil dał na golibordę 10 zł. Można dzisiaj na gierkę w Liga? No jak będzie gierka, to pogadamy. Podejść dobra? Do kobiety i ale się jej zapytać, czy ona chce pierwszej. Umrzeć. I asked him a question, a serious question. Do you know that? No. Co? Ty, co się dzieje? Wow. No kretyn, i wydawałoby się, że ciężko. Boże, czemu w ogóle TikTok tego nie banuje? Takich rzeczy. Przecież TikTok wyłapuje słowa, bo jest tam jakieś sztuczna inteligencja, tak jak na YouTubie, i banują za byle gówno, z tego co wiem.
A za takie rzeczy nie banują? To jest to wszystko. Dzięki bardzo. Jestem Żydem. Więc się chcę kurwa wzbogacić. Dzięki bardzo. Ksamil dał na Goliborda 25 zł. No dobra. Proszę zapewnione miejsce z Pxes. No dobra, dbasz o moją pamięć, dziękuję bardzo. To przebić, ale nic bardziej mylnego, bo kilka dni temu na jego profilu pojawił się film, w którym TikToker wraz z grupą swoich znajomych chodzi do domu losowej brytyjskiej rodziny. Na początku filmu widać kobietę, która zamiata chodnik przed domem i po prostu zostawiła otwarte drzwi, co jak widać jest nierozsądnym ruchem jak to nie jest fake. W Londynie. Następnie TikTokerzy nie reagują. To powinni mu zabrać obywatelstwo i wysłać go z powrotem do domu. W sensie... No nieważne. ...na kobietę wchodzą do domu, gdzie ojciec zostawia swoje dzieci, aby wyprosić nieproszonych gości. Pomimo tego, że mężczyzna próbuje ich wywalić z domu, to oni na to w ogóle nie reagują i nie chcą z niego wyjść. A coś, co mnie najbardziej striggerowało, ja bym mu chyba w tamtym momencie w łeb zajebał, to TikToker wszedł do salonu i rozsiadł się na kanapie, kładąc nogi na stół. Prawdopodobnie licząc na więcej kontentu, żeby ten ojciec się wkurzył i powiedział mu, żeby po prostu wyszedł. Zabijaj stąd, po co? Zaczął krzyczeć czy cokolwiek, żeby miał do filmiku w internecie. Co jest najsmutniejsze, to ten facet w pewnym momencie musiał użyć karty tego, że ma po prostu dzieci. Żeby ci idioci wyszli z jego domu. I dopiero wtedy zrozumieli, że no, wypadałoby wyjść. W Londynie codziennie dochodzi do wielu napaści, kradzieży, włamań, więc nie dziwię się, że po głosie tej kobiety było słychać szczery strach. A o to jeszcze w Londynie, no ta, w Londynie to wiesz jak witają. Każdy wie. A wyobraź sobie, że ci co tak witają jeszcze ci do domu wchodzą. Ja pierdziele, ty przecież tam, ja pierdziele, ty. To ciekawe, to już nie pierwszy raz jak... Trzeba policzyć zyski i straty i przemyśleć, czy nie warto zbombardować Londyna, żeby się pozbyć takich ludzi. Wiesz, o co chodzi? Wiadomo, będą też straty, ale będą też zyski, że nie będzie już takich ludzi. Oczywiście w GTA 5 Londyna. Londyn w GTA 5. Easy wkrada się do domu obcych ludzi taki dla kontentu na TikToku. Natomiast właśnie po tym nieszczęsnym filmiku wokół TikTokera wybuchła największa kontrowersja. Dziesiątki tysięcy negatywnych komentarzy na Twitterze i TikToku, masę filmików od kanałów komentarzy, setki artykułów. To już kurwa nie był prank czy TikTokowy trend, tylko włamanie. Nazywając rzeczy po imieniu, to nie jest prankster, tylko kryminalista, który wcześniej już nawet raz został aresztowany za swoje inne wspaniałe pranki z prześladowania ludzi. A system prawny w Anglii jest taki miękki, że to pewnie wyglądało tak, że... Ziomek, nie rób tego, to tak... Nieładnie. Możesz już iść. Typ jeszcze jest na tyle odlepiony, że cieszy się z całej afery i celebruje, że drama wokół niego stała się takim viralem w internecie. We are going viral. More viral than I've been. In the past, like, 2-3 years. Najbardziej szkoda, że on te wszystkie idiotyczne pranki typu fake napaść czy wtargnięcia do domu nagrywa w Anglii, gdzie ludzie są po prostu mięccy i wystraszeni. Nawet typa, który wygląda jakby był złożony z patyków. Bo jestem przekonany, że w każdym innym miejscu na ziemi typ dostałby potężną tubę na łeb za swoje idiotyczne pranki. Z dobrych wiadomości jego TikTok oraz kanał na YouTubie zostały zbanowane. Jak się okazało, ponownie został aresztowany. A jego linia obrony Tyle to jest dobrego. Po prostu złoto, bo w wywiadzie dla gazety Independent powiedział, że jest czarnoskóry i dlatego w internecie jest taka burza. Nie. Ty, ale posłuchaj. To są skutki, To są skutki tego, że przez lata za to bronili takich ludzi. Tak szczerze. Że przez lata było tak, no co, masz do niego problem? Bo jest czarny? I to są skutki, że on teraz się tak może bronić. Mimo, że każdy wie, że nie jest to powód, to on może się teraz tak bronić. To są skutki. Po prostu jesteś kretynem i kolor skóry tutaj nie ma nic do rzeczy. Robisz szkodliwe pranki i o to chodzi. Ciekawe to użył nawet tego samego argumentu w wywiadzie u Piersa Morgana i został bardzo szybko sprowadzony na ziemię. Jak chodzi
o karę, która wynikła z jego aresztowania, to dostał 365 funtów grzywny, czyli niecałe 1900 zł, ja co w przypadku tego, co robił, są śmieszne pieniądze. 2 lata zawiasów i ma zakaz wrzucania swoich pranksterskich filmików bez zgody osób, które nagrywa. I tak jak TikTok pozbył się ze swojej platformy tego typa, to w Stanach chcą się... Ja pierdzielę, takie coś... pozbyć całego TikToka. W ostatnim czasie aplikacją TikTok interesują się amerykańscy politycy, którzy mają obawy co do tego, w jaki sposób są przechowywane dane użytkowników aplikacji i czy nie trafiają one w niewłaściwe miejsce. Głównie chodzi o to, że Biden, czyli założyciele TikToka, są TikToku w Chinach, usuwają? Patrząc na to, że w Stanach Zjednoczonych z TikToka korzysta ponad 100 milionów użytkowników. Amerykanie są przestraszeni, że chiński rząd może zażądać tych danych od Biden, no i po prostu mieć do nich dostęp. Co ciekawe, to na początku 2000... W Anglii premierem jest Hindus? No dobra, a co ma Hindus do tego? W Anglii to ja nie wiem, ale to przecież też nie ma co patrzeć, ja nie wiem tak szczerze. Na całą Anglię przez to, że jakiś czarnoskóry idiota jest na TikToku. Chociaż ja nie wiem. Ale typ jeszcze gada, że jest czarny, dlatego go wysyłają. Ja w 2020 władze Indii nałożyły zakaz całkowitego instalowania i korzystania z TikToka. A na przełomie lutego i marca 2023 władze USA zadecydowały, że wszystkie agencje rządowe muszą się upewniać, że ich pracownicy nie posiadają tej aplikacji na swoich telefonach. Całkiem niedawno odbyło się również przesłuchanie kongresu USA z założycielem TikToka i byli oni do niego bardzo ofensywnie nastawieni, zadawali głupie pytania, na przykład na temat tego, czy TikTok łączy się z domowym Wi-Fi. Mr. Chu, does TikTok access the home Wi-Fi network? Co ty powiedziałeś? Ale poruszyli też kilka ważnych kwestii, takich jak na przykład, czy komunistyczny rząd Chin może od nich żądać danych Amerykanów. I stało się, TikTok dostał bana jak na razie tylko w jednym stanie Montana. Greg Danforth 17 maja podpisał ustawę zakazującą korzystania z aplikacji TikTok w całym stanie. A nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2024 roku. Gubernator stwierdził, że zakaz wzmacnia wspólny priorytet ochrony mieszkańców Montany przed inwigilacją komunistycznej partii Chin. Na odpowiedź TikToka też długo nie musieliśmy czekać. Wojna, USA, taki wpis na swojego oficjalnego Twittera, gdzie bronią się, że decyzja łamie konstytucyjne prawo do wolności słowa, co jest główną wartością USA. A przedstawiciele TikToka uważają również, że decyzja została podjęta w oparciu o spekulacje. I wszystko zakończyło się pozwem ze strony TikToka na stan Montana. W pozwie m.in. napisali, że Montana przekroczyła swoje uprawnienia, zajmując się danymi użytkowników. To jeszcze Chińczycy wygrają pozw. Co tu się odpieprza w tych Stanach? Ja pierdzielę. To wszystko, co tam się dzieje? Zobaczymy. Ja was o wszystkim standardowo będę na bieżąco update'ował. Za to świat ktoś, kto jest został szalony. Skazany parę dni temu, to raper Szpaku. W zeszłym roku wspominałam wam o pierwszej rozprawie Szpaka, a wtedy prokuratura zarzuciła raperowi pobicie niejakiego Damiana G. Początek sytuacji sięga jeszcze 2020 roku, kiedy to w Morągu, czyli Damian w rodzinie Szpaka. Damian G miał podpalić samochód jego koledze, więc za to Szpaku miał dokonać odwetu, dorwać pana Damiana G i uderzyć go butelką w głowę. Po całej sytuacji Szpaku dał znać w jednej ze swoich piosenek o tytule Zły, gdzie już na początku słyszymy te wersy. Palą się fury moi braci na mieście. Co więcej, to 4 kwietnia 2020 roku Szpaku z grupą osób miał wtargnąć na posesję Nicolette M i mieli ze sobą pałki baseballowe i maczety. Mimo wcześniejszych prób kobiety o opuszczenie posesji, ci zostali i zniszczyli samochód marki Audi. Co tu się dzieje? Ci ludzie najpierw śpiewają o tym, że są gangsterami, a potem serio próbują być IRL? Co ty się, oni się zbyt wczuli w rolę chyba. To tak jakby Brad Pitt się wczuł w rolę Achillesa, a potem wyszedł na miasto i zaczął ludzi mieczem dźgać. Wiadomo, jakby to było w Londynie, to by nikt uwagi nie... Dobra. I po ponad roku Szpaku usłyszał wyrok. Za wszystkie krzywdy, to znaczy przestępstwa, Szpaku dostał karę grzywny w wysokości 30 tysięcy złotych plus 10 tysięcy za to, że się w Londynie w GTA. Rzecz Damiana G. Dodatkowo on i osoby, które brały z nim udział w przestępstwach, otrzymały 5-letni zakaz zbliżania się do poszkodowanych na odległość mniejszą niż 100 metrów. Wyrok ten jednak nie jest prawomocny i skazani mogą się od niego wyapelować. Jako ciekawostkę powiem wam jeszcze, że na sali rozpraw jedna z poszkodowanych zemdlała i w ostatniej chwili złapał ją adwokat. A także dowiedzieliśmy się, ile Szpaku minimalnie zarabia. Na mnie według tego, co zeznał wymiarowi sprawiedliwości. Ile na oko? Miesięczny, jaki pan osiąga?
20 tysięcy. Ze strony Szpaka nie pojawił się żaden publiczny komentarz w tej sprawie. Na swoim Instastory widać, że sytuacja niezbyt na niego wpłynęła. Tak samo ostatnio kara od warszawskiego sądu niezbyt wpłynęła na Palikota oraz wojewódzkiego. Jak możecie kojarzyć, panowie mają swoją markę alkoholi o nazwie Buch i dostali kary finansowe za reklamowanie swojej wódki. Jak pewnie dobrze wiecie, reklamowanie alkoholu w Polsce jest zakazane. Janusz Palikot otrzymał najwyższą karę, bo około 80 tysięcy, a wojewódzki i czechowski około 70 tysięcy złotych. A im się to opłacało? Patrząc na ich status w polskim show biznesie, furami, którymi się wożą, popularność, to nie mogą sobie wziąć tą karę od warszawskiego sądu i podetrzeć swoje dupsko. Co to jest, kuźwa, 80 tysięcy kary dla chłopa, co jeździ Rolls Royce'em? I to jest jeden z jego wielu samochodów. Gość na reklamie tej wody i całej marki Buch zarobił miliony, a ci w niego takim nie kamyczkiem rzucili, żeby Max cokolwiek było. Sam Palikot tak skomentował ten wyrok. To, że otrzymałem wspólnie z Kubą i Tomkiem, moimi wspólnikami, zarzuty rzekomego reklamowania alkoholu, jest powszechnie wiadome. Stawialiśmy się w prokuraturze, złożyliśmy każdy osobno swoje wyjaśnienia. Prokurator uznał, 90? Że kieruje akt oskarżenia. Nie, z maila dziennikarki dowiedzieliśmy się, że sąd w postępowaniu nakazowym 80? skazał nas chyba na kary takie... grzywne. Znakiem czasów jest, że ale w Polsce ja mało wyrok... robiłem, wiesz, tam było kilka powtórzeń. Ja zawsze nogi to w dupie miałem bardziej, wiesz o co chodzi, tylko klata łapy i testosteron i inne sterydy. I ogłasza prasa, zanim jeszcze uczyni to sąd wobec obywatela, bo pismo sądu do nas wciąż jest gdzieś. Potem dał też znać, że wyrok jest nieprawomocny i stanie się przedmiotem normalnego postępowania sądowego, w trakcie którego przedstawimy swoje argumenty wskazujące, że nigdy nie łamaliśmy prawa. Zapowiedziałem w marcu, że swojego stanowiska będę bronił przed sądem. Jak trzeba będzie, pójdziemy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Co? A mi się tak przypomniało, że oni swoje piwa z marki Buch reklamowali nawet na jednej z piosenek ekipy. Szu nie ma marki. Wokół tego afera to wszystko musiało być zacenzurowane w edytorze YouTube'a. To jest zablurowane. Janusz Palikot to polityk. To rzeczywiście jest okay. I z tego wszystkiego dzisiaj powstała petycja do prezydenta Krakowa, aby Palikot został odwołany z Rady Krakowskiej za swoje zachowanie, picie alkoholu publicznie propagując go i potencjalnie niszcząc młodzież. Teraz pogadamy o Gimperze i Szei, bo w ostatnim to temat, na który czekaliśmy. Poinformowała, że jest w otwartym związku z Gimperem, czyli są razem, ale jednocześnie spotykają się z innymi, na przykład poprzez Tindera. Tak, od jakiegoś czasu jesteśmy z Tomkiem w otwartej relacji. Tylko powód, Klaudia nie poddała żadnych konkretów, oprócz tego, że... Każdy postrzega relacje, związki troszkę w inny sposób, każdy ma inne potrzeby. Tomek również ma konto, żeby nie było na Tinderze. Natomiast takie rozwiązanie się nie sprawdza, oboje podjęli taką decyzję. Nam się to sprawdza, oboje podjęliśmy tą decyzję wspólnie, każdy się na nią zgodził. Jak im to odpowiada, są dorośli, się na to... Ma włosy, więc otwarty związek na rękach... Ale co ty gadasz? Dogodzą to, jakby to jest ich relacja i nikt nie powinien się w to mieszać. W moim przypadku na pewno nigdy nic takiego by nie przeszło. Nie widzi mi się zbyt dzielenie swoją partnerką i na odwrót. Natomiast Klaudia zaprosiła też widzów do dyskusji w ich temacie i opinie są prawie że jednogłośne. Otwarty do czasu, potem filmik, rozstaliśmy się. No w sumie... To jest dziwne w sumie to. Znaczy nie wiem. Te otwarte związki wydają mi się... useless. Po co w ogóle wtedy w związku być? Ja nie widzę sensu, ale skąd się takie coś w ogóle bierze? Te otwarte związki. Skąd taki pomysł? Po co ktoś takie coś robi? Tak ogólnie. Wie ktoś z was? Związek otwarty to po prostu koniec związku i nie no ma co tutaj skąd? Dużo dywagować. Otwarty związek to nie związek, po prostu jesteście znajomymi, którzy ze sobą mieszkają. Finalnie i tak każdy robi to. Otwarty związek i związek, bo co to ma być za mieszkasz z niby ukochaną, a walisz w dupę inną? Co chce i z kim chce. Uważam, że w związku otwartym nie ma miłości. Nie oceniam was, po prostu otwarte związki to największa patologia. Jak można sobie spokojnie żyć, wiedząc, że gdy wrócisz do domu, to twoja ukochana osoba sypia z innymi. Prawie wszyscy ludzie, którzy idą w otwarte związki, kończą jako bardzo nieszczęśliwi. To jest coś, co nie służy człowiekowi. Dyskusja w tym temacie została również podjęta na Twitterze, chociaż tam nie nazwałbym tego dyskusją, ale bardzo... Ja, otwarty związek to u Arabów nie jest od tysiącleci? Że jakiś Arab ma 10 żon? Tylko, że to działa tak, że on może mieć żony, a one mogą mieć tylko jego, tak? Aha, to Araby wiedzą, jak się ustawić.
bardziej roastem Gimpera, który na platformie z niebieskim ptaszkiem dostał łatkę Kukolda. Ja się zastanawiam, czy jest odpowiednik Kukolda, ale żeński. W sensie, nie wiem, jakaś kukolka na przykład. Bo to zawsze chłopy są roastowani, a otwarty związek to działa tak jakby w dwie strony. Szczerze to wolałem o tym. Ale chłopy są roastowani, bo tak. Każdy chłop myśli o tym tak. Jak baba chce dymać, to na S może kogoś znaleźć. A jak chłop, to musi się postarać. Dlatego go wyzywają. I dlatego według ludzi jest tak, że ona chce sobie dymać kogoś na boku, a Gimper ma rękę jedynie. Chociaż w przypadku Gimpera, gdzie jest popularny bardzo, to wydaje mi się, że to tak by nie działało. Ale w innym otwartym związku dwóch ludzi, co się nie są popularni. No ciekawe, ciekawe, ale dziwne w sumie. Te otwarte związki. Nie wiedzieć, bo teraz Gimper wychodzi na totalnego przegrywa życiowego. Kto by się spodziewał, no gość od początku tak pokazywał, zaspany, że ma ciągoty bycia kukoldem. Pojawiło się też co? Życiowego. Kto by się spodziewał, gość od początku pokazywał, że ma ciągoty bycia kukoldem. To zdjęcie to jest bycie kukoldem? Ja pierdolę, co tu się dzieje? Ty, co to jest kukold? To, że oglądasz, jak twoją dziewczynę walą? Coś takiego, tak? Dokładnie nie jestem pewny. Ja nie znam się aż tak dobrze. To on, to co ma to do tego? To jest bardziej, że ona ma spodnie w związku. O, tak bym to ocenił, to zdjęcie. Ale wiadomo, że ono jest dla BEKA. A nie dla tego, nie? Pojawiło się też kilka mocniejszych, toksycznych wpisów. Mówiłem, że Gimber to jebany kukol, tata pi*** jest nim tylko dla zasięgów. Ja pierdziele, jak ludzie lecą. Kilka mocniejszych, toksycznych wpisów. Co mówiłem, jest? Że Gimber to jebany... Inkwizytor Kadakashi. I jakaś bajka, chińska bajka na awatarze? Niezły wojownik. Zara Rasengan zrobi, nie zesraj się tam. Ludzie na Twitterze niezły odklejusy, serio ci mówię. Ty, ludzie na Twitterze? Ja pierdziele. Jebany kukol, tata pi*** jest nim tylko dla zasięgu. Na jeden z mocniejszych tweetów Gimber też osobiście... Jest tu ten chłop? Na pewno nie. ...byście odpowiedział. Jak to jest, gdy jacyś kolesie z Tindera ruchują swoją laskę? Zawsze się na tym zastanawiam, gdy kolesi z Tindera. Wydaje mi się, że to bardziej pocałuj ci kolesie... w dupę. ...ciebie. To zależy, kto akurat wygra w papier, kamień, nożyce. Warto też... Co tu się odpieprza? Gimper jak trochę... Ty, co jest z Gimperem? Ostatnio w włosach, teraz takie coś? Jo, no, jo. Jo, pierdolę. Można pomknąć, że Gimper jest biseksualny, więc stąd ten tekst o ruchu kolesi z Tindera. Więc podchodzę do Gimpera i mówię: Gimper, czy to prawda, że jesteś biseksualistą? I Gimper powiedział: ja pierdolę, co tu się odpieprza? Nie, no za dużo, za dużo, za dużo, za dużo. Wydaje mi się, że ostatnio w internecie jest tak, taka nowa, że szansa, Gimper sam, no, próbuje coś rozkręcać, żeby po prostu się działo. W sprawie otwartych związków podaj piłeczkę w waszą stronę. Jestem ciekaw waszych debat w komentarzach. Na koniec przegadamy... Ty, ale ciekawe. Otwarte związki skąd się wzięły? Bo to tak brzmi... Jakby, nie wiem. Dobra, moja teoria jest taka. Jakaś baba ma OF, nie? Ale chce też mieć kilku niewolników, więc jest z 10 typami naraz w otwartym związku, nie? I ma tak, 10 kukoldów i 10k subów na OF. Wiesz, o co chodzi? Moja teoria. Zgadzasz się z nią? To napisz IKSYDE. Mamy kwestię aresztowania Mr. Beasta. Początkowo jak zobaczyłem artykuły ze zdjęciami skutego Jimmy'ego i z nagraniami z policyjnych kamerek, od razu nie dowierzałem. Jedną opcję, którą brałem gdzieś pod uwagę, to albo, że odwalił coś z podatkami, bo mimo wszystko rozdaje te miliony, może tam coś jest... To brzmi trochę jak przywiązanie, potem ludzie się nie chcą rozstawać, tak to wychodzi? No nie wiem. Chcą zdradzić, ale nie chcą, by to zniszczyło ich psychę i dalej mieć chłopa dla kasy? Ma otwarty związek, ale to niby dwie osoby się muszą zgodzić. Chociaż z drugiej strony może tak być, że druga osoba jakby zrobi wszystko, żeby z kimś być i zgodzi się nawet na coś takiego. Ale też jest ziarno takie, prawdy małe, że Gimper serio się na to zgodził. Jest taka szansa. Trzeba wszystkie wziąć rzeczy pod uwagę.
Myślę, że mógł się zgodzić, ale kto wie, no kto wie. Albo się bał nie zgodzić. Wszystko pomieszane. Albo któraś z osób, która brała udział w jego odcinku pokroju dużego czerwonego kółka, zgłosiła, że była tam wbrew swojej woli. Ale na pewno ci uczestnicy podpisują tam jakieś zgody i umowy, no jak nie ma na to szans. Woli? I wystarczyło wejść na YouTube'a i okazało się, że to był prank Airaka na MrBeastie. A tak jak 99% pranków ogólnie na YouTubie czy na TikToku to kompletnie pusy, powtarzalny i odgrzewany kotlet. To ten akurat zalicza się do 1% tych dobrych. Stare nie ma pojęcia jak. A ten chłop przekonał prawdziwych policjantów z legitnymi radiowozami i cały komisariat policji, żeby nagrać śmieszny filmik w internecie z niesłusznego aresztowania niewinnego człowieka i przytrzymywania go w celi bez jedzenia i wody. No. I zobacz to, w Stanach to jest afera o to, nie? Że chłopa zamknęli za nic, a w Polsce za nic cię mogą zamknąć i możesz nawet parę lat siedzieć. I każdy ma to w dupie. Różnica między krajami. No, you had to wait for that. Potężne fikołki tam musiały zostać odstawione, żeby on dostał na to zgodę. Na początku aresztowania Jimmy od razu podejrzewał, że jest prankowany. Ale z czasem, kiedy wjechał na policyjny parking i trafił do komisariatu, to uwierzył, że jednak to jest naprawdę. Ty, brakuje mi trochę w tym pranku pociągnięcia tego o kilka kroków dalej, bo przytrzymali go chwilę w tej celi i puścili. A jakby zrobić tam na przykład jakieś fejkowe przesłuchanie o... Tak, Konopski, jakby go posadzić jak krzesło elektryczne, nasmarować głowę gąbką, założyć ten durszlak na łeb i wiesz, już ciągnie za tą dźwignię, ciągnie i nagle... PRANK! To USA przecież! Jakbyśmy chcieli, już byśmy cię Przytrzymywanie ludzi w dużych, czerwonych kółkach byłby kompletny prank 10 na 10, ale patrząc na to, że wszystko co tam się stało to było pewnie na mocnym pograniczu prawa, to nie chcieli już lecieć aż tak grubo. Żartuję, żartuję, żarcik! Subuj kanał i bądź na czasie ze wszystkimi świeżymi nowinkami z internetu i bądź też na streamie w tym tygodniu, czyli niedzielę o 17:30 z Buddą. Fajnie się to oglądało. Koniec mojej potężnej reakcji na film. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!